Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget. Tym razem jesteśmy na wojowniku, już tam pytaliście o tego wojownika w komentarzach, głównie jedna osoba, która mi się tam przewijała. Aczkolwiek, no mówiłem już wczoraj w filmie, dlaczego tego wojownika nie ma, ponieważ mi tutaj w ogóle nie leciały klucze do strefy mroku. Miałem to wszystko zamknięte, wczoraj mi poleciało do tego, kliknąłem sobie tutaj do 7/10 i od razu mi tam po dwóch kopaniach wyleciało też do tego, więc stwierdziłem, że dzisiaj sobie nagramy z tego wojownika, pokażę wam co tutaj się zmieniało. No i oczywiście ogarniemy sobie tak generalnie postać, wiecie, jak to zwykle bywa. Dobra, i zanim tutaj przejdziemy może do takiego ogarniania, tych sobie poulepszamy, bo jak widać są troszeczkę do tyłu z levelem. A trochę golda mi się tutaj odłożyło, ponieważ trochę awki już przeklikałem dzisiaj, dlatego że sporo petów miałem do złapania i jeszcze mam jednego. No zobaczcie, że nie mogę tego plusa kliknąć. Nie wiem czemu to się tak buguje. Dobra, trzeba spamować chyba i wtedy jest ok. Mamy jakiś kryształ na zręczność, który możemy tutaj dać dla Kunegundy, tylko że on jest dosyć śmierny. Tam widziałem 313, no dobra, może być za wiele, to nie da, ale niech będzie zawsze to jakieś wzmocnienie. Jak to tutaj wygląda w tych naszych petach? No jak sami widzicie, dzisiaj złapaliśmy sobie toperza. Złapaliśmy także tutaj lisorożca, to było w nocy. Przed chwilą złapałem sobie tutaj lisowilka, to było za dnia. I jeszcze zapomniałem w nocy złapać tutaj ognioplonsa. Więc czekam sobie po prostu po 18:00, tutaj go będę łapał, więc dzisiaj w sumie 4 pety złapałem, dobrze liczę? 4? Tak, 4, więc dosyć sporo, no jutro mam tu przepałkę, także powoli jeżeli chodzi o te pety to sobie uzupełniamy, codziennie tu robię walki po 12:00 i jakoś to powoli idzie, no już jak sami widzicie pierwsze przejścia niedługo będę robił, tylko ten ogień strasznie odstaje, no to do ognia tutaj praktycznie wcale nie mam jedzonek, więc z tym akurat jest dosyć duża lipka. Ale jak widzicie mrok, światło, ziemia, to wszystko już powoli tutaj będzie się zbliżać do właśnie zamknięcia. Dobra, zacznijmy może od początku, tu już mam coś wrzuconego, bo już tak jak mówię, po 12:00 trochę tą postać ogarniałem. Jak to tutaj wygląda? Twierdza dopiero za prawie 4 dni. Tutaj mi się trener skończy, nie wiem czy przed lochami go czasem nie klikniemy. Chociaż wiecie co, tutaj dużo dzisiaj mamy szczerze mówiąc do zrobienia, bo jeszcze bym sobie broni tutaj poszukał, jak już nam się skończy progres, jeżeli chodzi o te lochy. One dosyć szybko padają, więc jakby no z nimi tutaj problemu być nie powinno większego, a dają nam sporo levela, no i jak my tego levela sobie wbijemy, to dobrze by było sobie właśnie tą broń poszukać i może jeszcze jakieś tornada popchnąć, bo też tych tornad tam o 20 do tyłu jestem około względem innych wojowników, którzy mają tam ponad 260, więc dobrze by było to zrobić, no ale znowu jak szukać broni to z ulepszoną jakością przedmiotu. A mi się zbytnio nie chce tej ulepszonej jakości przedmiotu szukać, bo bym musiał 5 itemków na to znaleźć. No ale dobra, zobaczymy. Najpierw sobie wejdziemy do lochów i zobaczymy jak to dalej pójdzie. Okej, tutaj mamy sobie już ogarniętego tego naszego hazardzistę. Tutaj w ogóle zapomniałem kliknąć, rano kupiłem kupca i tylko przeklikałem tago. Dobra, teraz już mam chyba wszystko ok. No ja tutaj używam tego maxa, bo mi się nie chce pojedynczo wszystkiego klikać. To by wypadało jeszcze kliknąć dokładnie. Może to jeszcze troszkę, nie, to już za wiele nie daje. Ale tutaj te dają dosyć sporo, no dobra, to jak na razie nieistotne, niech się zbiera. Ataków na razie nie robimy, bo pewnie wbijemy jakiś poziom. Także to olewamy. Poczekajcie. Tutaj mamy w gabinecie potkę, to od razu sobie możemy kupić. To mamy za grzyby, więc na razie nas nie interesuje i tak mamy na ponad miesiąc. Petki wam pokazałem, jak to wygląda. Jak to tutaj, jeżeli chodzi o portal? No mamy 100%, więc raczej go nie klikniemy, no ale spróbować możemy. Kapłan mrocznych rytuałów, to jest zwiadowca, no dokładnie. Jednakże z nim tutaj będzie dosyć ciężko, jako już my jesteśmy wojownikiem. Dobra, i wiecie co? Tutaj tego trenera to ja może sobie skipnę, szczerze mówiąc. Mamy jakąś wyprawę, wypadałoby się do niej zapisać. Okej, tutaj sobie może ten portal już też machniemy, niech będzie. Tak po prostu wiecie, poogarniam na szybko to co mogę. Kółka na razie nie robię, bo pewnie wbiję jakieś levele. Jak tutaj wygląda? Mamy 170, a bo nam jednej osoby brakuje. Natomiast mamy tutaj już jakby nam nie brakowało, to 174. O, no jak zwykle się błędy wkradają. Dobra, tutaj sobie ta, o, super. Fajnie, że się dobrze zmienia ten opis. 174. Wiecie co, może ja to tak zrobię, cyk i zapiszę. Dobra, udało się. Okej, czyli opis jest aktualny, już tutaj kolejną wyprawę lecimy.
Więc już w sumie nie jest źle, już można powiedzieć, że się powoli zbliżamy do tych 200%, także okej. Dobra, i to by było chyba na tyle. Tutaj sobie poszukam później, chociaż poczekajcie, bo ja mam tą gildię, w sumie mam ich w głowie, to się nazywało Eden's Garden. Dokładnie, tutaj są same golasy. I tutaj tego byśmy mogli, raczej mu damy radę jeszcze. 88, no to on i tak nam tylko na 4 ataki wystarczy. Pyk, pyk, 92, no to jeszcze jeden, no i teraz już będziemy musieli kogoś mocniejszego, a nie wiem czy tamtego, chociaż w sumie możemy spróbować, wiecie, i tak się tutaj zbytnio na razie w tym rankingu nie napinam, bo mam dużo dusz, tylko po prostu buduję sobie po kolei tam, wiecie, te serce, traktorek i tak dalej, więc spróbujmy tego, on tutaj nie ma potek, to jest paladyn, poczekajcie, on ma prawie 900 stada, jak to u nas wygląda? My mamy więcej, no w teorii powinniśmy z nim wygrać, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, tutaj pyk, 104 poziom. No, udało się, ledwo, bo ledwo, ale się udało. Okej, czyli to już też mamy z głowy. I dobra, i chyba lecimy sobie do tych lochów. Toksyczne drzewo wypadałoby zamknąć. Dobrze, tutaj jestem poubierany, dobrze jestem poubierany. Oni tutaj ogarnięci. Czarów jeszcze żadnych niestety nie mamy, dobra. No lecimy, no teraz jest zwiadowca, więc on tutaj już jakiś opór stawia. Natomiast dokładnie, no oni tutaj będą w miarę szybko padać. Wczoraj tych 6 przeciwników pokonałem za tam około, nie wiem, 20, może 30 grzybów. Tak więc no to raczej nie jest duży problem, aby ich tutaj pokonać. No teraz jest rosiczka, no to jest mag. Więc on już tutaj może jednak jakiś problem nam stanowić. Ale wydaje mi się, że nieduży, wydaje mi się, że ona i tak tutaj powinna klęknąć, że tak powiem. No już tej broni dosyć długo nie wymieniałem, można powiedzieć. W ogóle no sami... O, dobra, padła. Sami widzicie, że dosyć spory progres jest, dlatego że ja tutaj lochy klikam na bieżąco. 13 piętro już tutaj mam 8 na 10, więc chyba dwóch przeciwników wam nie pokazałem, ale niestety ci przeciwnicy mi się nie zapisują. Jest ten błąd, który sprawia, że jak szybko klikam, to po prostu zabijam tego przeciwnika i klikam od razu kolejnego, więc po prostu ciężko mi walkę dla was zapisać. Diego Groźnego żeśmy sobie pokonali tam chyba na drugi dzień od ostatniego filmu. Kto śledzi głównie Wojownika, no to pewnie będzie pamiętał. Mi to już się szczerze mówiąc miesza. Natomiast jedyne co mam zapisane to tutaj tego Holundra, ale myślę, że no może wam pokażę, w sumie obejrzyjcie sobie jako jedyna walka, którą już wam miałem pokazać wcześniej, aczkolwiek tego nie zrobiłem, bo tam byliśmy zajęci czymś innym, z tego co kojarzę. No i ten Diego Groźny, który był po tym Holundrze, był dosyć podobny, aczkolwiek nie chciał nam paść dosyć długo i potem tam jakoś na któryś dzień, nie wiem ile, z 20 grzybów mnie kosztował i sobie po prostu padła, zawsze to tam około level do przodu. Tak więc tak to wygląda, zobaczcie jak tutaj, że nam zostało 2,5 miliona, a jemu 10, to jakie tutaj bloki musiały siąść, drugi blok, 3 jeszcze bez bloka, 900 i on jeszcze zablokował, zobaczcie. Drugi blok chyba, trzeci blok, czwarty blok, piąty blok, jeszcze go nie zabiliśmy, chyba 6 albo 7 bloków, nie liczyłem tak od początku, ale kurde, zobaczcie, to jest właśnie ta fajna moc tego naszego wojownika, że on tutaj nie musi tak jak łowca liczyć na odrodzenie na sam koniec walki, tylko może w trakcie walki obrócić jej losy całkowicie. Dobra, to ma 301, to ma 319, nie będziemy raczej wymieniać. Natomiast jak to jest z tymi butami, no też się nie będziemy napinać, więc po prostu sobie to rozmontujemy. Tutaj widzę, że już nie mam miejsca zbytnio u kowala, bo wczoraj poklikałem tam strefę mroku i też właśnie dlatego u tego kowala troszkę tutaj porozmontowywałem po 12, bo też nie miałem miejsca wczoraj, a itemków trochę było, ale okej, no zobaczymy jak to będzie siadać. No widzicie, kolejny padł, no tutaj generalnie dosyć ładnie to idzie, te wszystkie lochy. No i dobra, no i mamy bossa, ciekawe czy tego bossa jesteśmy w stanie pokonać. Wydaje mi się, że tak, no ale zobaczymy, no to jest jednak zwiadowca, jednak boss, więc on tutaj może nam jakieś problemy stwarzać, no ale zobaczymy, no dobra, do 600 na niego i potem ewentualnie do tego strumienia lawy przejdziemy, bo tam może będzie nam prościej, no tam było 600 tysięcy, no nie, jest raczej 300 tysięcy znowu, raczej powinien bez tutaj większych problemów nam paść. Aha, czyli ja już go chyba pokonałem, tylko zobaczcie, znowu jest błąd. Tutaj jak weźmiemy... Nie, co się stało, bo nawet nie jestem pewien. Tak, pokonany i dostaliśmy papier toaletowy na inteligencję.
tym razem z dziurą i tym razem daje nam 21, no jak jest z dziurą, to w zasadzie możemy sobie podmienić, dlaczego by nie. Okej, lecimy sobie dalej, mamy strumień lawy, no i on tutaj powinien także nam w miarę łatwo padać. Zobaczymy, jak to pójdzie tam, no przynajmniej jego to do 6 na 10, bo potem jest chyba jakiś taki większy blok, więc już ten blok nam nie będzie chciał tutaj zbytnio siąść. Okej, ten padł, zobaczcie, że znowu ten błąd był. Bardzo niewiele nam brakuje do 259. No i mamy tutaj przepraszam, mamy tutaj maga, który jest no już dosyć ciężki, ale tam mu zostało 700 tysięcy, więc w teorii no powinien paść, ale zobaczmy, jak to tutaj wyjdzie. Do 550 i ewentualnie poszukamy jakiejś lepszej broni. Zobaczymy, ile nam w ogóle bronie dają. Chociaż tutaj znaleźć broń to zapewne nie będzie tak łatwo. Dobra, no jeszcze 5 grzybków, 4, 3, 2 i 1. Okej, no ten blob nam nie chce padać, więc szkoda. Tutaj mamy na wszystkie cechy. Tu też mamy na wszystkie cechy, także raczej im się to nie przyda. Tu w ogóle nie mamy kryształu, jeszcze nie zauważyłem, i w butach. No tak, no bo w sumie kryształy dla wojownika głównie dajemy dla siebie. Dobra, zobaczmy, jak tutaj wyglądają bronie. Plus 30, zobaczcie, to my już tutaj dawno, dawno powinniśmy to pokonać, tylko wiecie co, ja bym chciał sobie tutaj level dobić. W Tornadzie co prawda też mamy bloka, no ale on nam tutaj powinien paść i co za tym idzie, powinien dać nam level. Dokładnie, dał nam level, cyk, i okej. I teraz spróbujemy sobie poszukać jakiejś broni na siłę, bez ulepszonej jakości przedmiotu, no ale i tak myślę, że powinniśmy dać radę. Tylko to wiecie, no to musi być i fajny rozrzut, i runę, i jeszcze na siłę. No to by było ok, tylko że rozrzut jest, bo ja względem tego, dobra, no ale i tak 26, to i tak nie jest źle. Tutaj 22 znowu, tylko ten rozrzut taki kiepski, no jednak troszeczkę lepszy bym tutaj potrzebował, więc sobie szukamy dalej. No to też nie jest jakieś wcale wybitne. Dobra, no szukamy. No na pewno z ulepszoną jakością byśmy mieli gdzieś 35 średnich więcej, ale tak jak mówię, nawet nie mam miejsca w EQ, żeby tą ulepszoną jakość tutaj ogarniać sobie i po prostu jej szukać, a na razie i tak nam to dużego znaczenia nie robi. No tu niestety na dwie staty. No zobaczymy, może o. O, epicka broń 32, 11. Fajny rozrzut. Dlaczego by nie? Oczywiście, że weźmiemy, spoko, odzysk klejnotu i cyk, i widzicie, jak się trafiło, jak się lepiej kurze ziarno. Dobra, lecimy dalej, próbujemy tutaj sobie, być może tornado, chociaż nie tornado, najpierw tutaj będziemy się chcieli skupić, żebym chociaż do 6 na 10 tutaj zrobił, to wtedy byśmy mogli sobie, no tam 300 tysięcy, pokonany, super, no widzicie, nowa broń od razu dało rezultaty, będziemy mogli sobie od razu kluczyk do następnych dropić, nie? Tak to wygląda mniej więcej. Tutaj mamy buty, poczekajcie, ten łuk nam daje dosyć dużo, no ale to wiadomo, że broń, to możemy sobie na razie sprzedać i możemy sobie sprzedać to, dwa miejsca niech będą i dobra, lecimy dalej. Teraz jest wojownik, no wojownik to powinien tak naprawdę dosyć łatwo paść, bo jednak wojownicy na ten moment są dosyć prości, dokładnie, i mamy coś na trzy cechy dla inteligencji. Plus 23, tylko trzeba by robić dziurę, no ale dobra, zrobimy tą dziurę, już trudno. Cały czas tutaj zbieram te runy, powiem wam, że jest to bardzo męczące. Zbieram te runy na, żeby już mieć w końcu PD 3% i żeby móc sobie już cały secik złożyć, bo jednak tego golda na pewno dosyć sporo tracę. No ale tu widzicie, mam dopiero sekstyliony, mimo kupowania regularnie tam ulepszeń, skipów i tak dalej. To dosyć wolno to idzie. Dobra, kolejny wojownik to jest 5 na 10, on także powinien dosyć szybko paść. To jest smok ciemności, no tak jak mówię, wojownik, okej, padł i dostaliśmy jakąś zbroję dla wojownika, 322 plus 15 i daje nam 200 pancerza, ale chyba nie będziemy, bo trzeba dziurę robić. Jakby było z dziurą, to jeszcze bym poświęcił, ale że jest właśnie bez dziury, to na razie sobie olejemy. Dobra, i mam piekielnego cyklopa. Piekielny cyklop to jest znowu wojownik, więc w teorii także go powinniśmy tutaj machnąć. No widzicie, no nie było progresu, bo nie było tych kluczy, pojawiły się klucze i od razu nam to idzie o wiele przyjemniej.
Dobra, do 300 powiedzmy na tego cyklopa. Jeżeli padnie, to super, jeżeli nie, to nie. Okej, padł. I mamy coś znowu na 3 cechy, na siłkę plus 7, więc olejemy. Natomiast poczekajcie, bo znowu ja tutaj muszę coś sprzedać. I na pewno to będą te buty. I na pewno to będzie to. Okej, znowu sobie zostawimy dwa miejsca. No to mamy kuna awka, tutaj mam itemki do kowala, więc... Chociaż nie, ten łuk nie jest do kowala, no ale on trochę daje surowcy, więc... Więc w sensie znowu się przejęzyczyłem i znowu ktoś tam... Wczoraj się w odcinku przejęzyczyłem, że powiedziałem itemki do kowala zamiast do kibla i już mi tam ktoś wypominał, że o, ty naprawdę nic nie myślisz przez tego Shakesa. No tak, przejęzyczyłem się i teraz też się przejęzyczyłem, więc się poprawiam. Te trzy itemki są do kibla, natomiast tutaj są do kowala. Okej, lecimy dalej. Co my teraz mamy? Teraz mamy żywiołaka ognia. No to jest mag. I z nim już tutaj raczej będzie ciężko. Chyba na nim się troszeczkę zatrzymamy. No ale dobra, tak jak mówiłem, do 300 grzybów spróbujemy na niego. Jeżeli by to nie wyszło, no to wejdziemy sobie jeszcze do tornada. Jeszcze bym chciał w sumie zobaczyć wieżę, jak ona tam pójdzie. Bo tutaj tych naszych też byśmy poulepszali, ale nie mamy zbytnio golda. Więc poczekajcie, jak tutaj wygląda z tą wieżą. Czy to jakoś w miarę sensownie pada? No coś tutaj padło. No i kolejne. No, coś się zacięło, ale okej. No nie, nie pada wcale tak fajnie. Grzybów też nie mamy nie wiadomo ile, więc nie ma co szaleć. Poczekajcie, to sobie możemy teraz znowu sprzedać. Okej, lecimy dalej i co my tutaj mamy? No tutaj żadnych lochów raczej nie ruszymy. Tutaj już jest dosyć mocne, to 13 piętro, więc na razie nie. No teraz to tornado głównie. I to tornado powinno nam w miarę tutaj popadać. Powinno, no, a czy tak się wydarzy, no tutaj jak widzicie wojownik za wojownikiem, więc dosyć ciężko, no tam bardzo bliska próba, ale tutaj tak jak mówię, bo pytałem się Actimela, bo on tutaj właśnie ładnie wystrzelił z levelem, teraz 261, no my już go tutaj nadganiamy, dlatego że właśnie te klucze nam dropnęły, no on był w tych lochach, tutaj miał zamknięte, tu był 6 na 10 i tornad miał z 20 więcej, on tam miał chyba około 245, więc no tam właśnie się podział ten level w tych lochach, do których ja jeszcze nie miałem dostępu. No a teraz jak sami widzicie, jak już się zbliżamy do... O, epic nam poleciał z tornada. Jak już się zbliżamy do jego poziomu, to premia do PD, a tu mam punkty życia. No niestety nie podmienię. A jak to tutaj wygląda, plus 5, no to też ciężko, no ale to będzie oczywiście do kibla. Natomiast tutaj mi poleciała zbrojka, którą możemy sprzedać i możemy od razu tych poulepszać. Poczekajcie, wejdę do kowala, żeby się nie rolowało przypadkiem. Dobra, to ulepszymy. No to już oni mi nie będą w dzisiejszym odcinku potrzebni zbytnio, ale skoro mam golda, to za pamięci sobie machniemy. Dobra, tamten padł po razie, można powiedzieć, więc spoko. No i dobra, mamy teraz purpurową grabę. Purpurowa graba to jest znowu wojownik. No zobaczcie, że tutaj bardzo dużo tych wojowników. No ale liczymy na to, że on nam padnie, że ten level chociaż bym chciał dobić, żeby ten 261 już mieć. To by było dosyć sympatyczne. No ale zobaczymy, no tu jest Hexor i znowu wojownik, no zobaczcie, no żeby nam chociaż dało z 5 przeciwników pod rząd, którzy będą jakimiś zwiadowcami albo magami, to byśmy byli bardzo usatysfakcjonowani tym. Natomiast no jak sami widzicie, nie... Nie da nam to. O, zapomniałem znowu łapce w górę wam powiedzieć i znowu będzie mało. Pod wczorajszym odcinkiem nagrywam to dosyć wcześnie, bo o 12 pod wczorajszym odcinkiem było chyba z 300 łapek. Dobra, padło. Było chyba z 300 łapek, a pod tym będzie znowu mało, bo wam nie przypomniałem. Także jak ktoś jeszcze dotrwał do tego momentu, to oczywiście możecie zostawić. Dobra, no padły nam te dwa. Natomiast i znowu tu jest wojownik. Natomiast sami widzicie, że jest ciężko z dobiciem tego levela. No tutaj jeszcze chyba nam dwóch około potrzeba pokonać. No a tutaj grzyby się już kończą. No tak ile? Z 60 będę chciał zostawić. No dawaj, może. Dobra, padł, okej. Czyli nam jeszcze jeden potrzebny. Znowu tutaj klata, no muszę ją sprzedać niestety. Temu w sumie damy level, żeby miał. Pyk, no i dobra, i zaraz i tak im będę tutaj, dokładnie, i mamy 261 level, czy coś nam tutaj jeszcze ładnie popada, no brak miejsca w plecaku, buty są, więc jak najbardziej je oddamy. No i tutaj widzicie, po jednym grzybie już, jak te bloki żeśmy tam jako tako pokonali, to już tutaj, no ale tutaj widzę, że, a nie, to jest zwiadowca, to on jeszcze powinien paść, dokładnie. Teraz już tak się szczypę troszeczkę, żeby wiecie, nie przesadzić tutaj, to jest, no i to już jest wojownik, więc z nim już tutaj może być dosyć ciężko, jeżeli chodzi o pokonanie go, ale dobra, nadgoniliśmy w sumie
Troszkę tych leveli żeśmy tutaj wbili. No na razie... A, nie ma golda? Ile to potrzeba? A, troszkę więcej, dobra. To na razie zostawimy, jeszcze jak sobie tą mawkę zrobię, jeszcze jak tutaj sobie złapę tego ognioplonsa, to poulepszam. Więc nadgoniliśmy trochę, jeżeli chodzi o ten level. To, co mieliśmy do pokonania, to pokonaliśmy. Zobaczmy, jak tutaj wygląda względem innych wojowników. Tutaj jest Trizer. Trizer już dochodzi do 300 poziomu. W ogóle... On ma w ogóle drugi level na serwerze wojownikiem. To jest dla mnie to jest niepojęte. Tutaj Antoniako będzie pewnie jako pierwszy, jego możecie kojarzyć z W37, będzie pewnie jako pierwszy na jako 300 poziom, no bo to jest jednak Berek, ale zobaczcie, że on tutaj tym wojownikiem praktycznie ma takie same, taki sam level jak ten Antoniako, no to jest dla mnie wow. Tutaj jest Pikachu 277, no to jego możecie kojarzyć, bo on tutaj ładnie wystrzelił. Ice Ghost ma 270, tutaj 267, 264, no jak sami widzicie, no już tutaj 257 jakiś, no my oczywiście w otopkę na razie się nie bijemy, bo i tak tutaj wiecie, te walki to jest RNG i szkoda grzybów po prostu. Natomiast no jako tako się trzymamy, jeżeli chodzi o ten poziom, no tutaj jedynie Trizer i Pikachu nam odskoczyli mocno, natomiast reszta ma dosyć podobne poziomy, więc dobra, to by było na tyle. Ja wam dziękuję za odcinek, tak myślę dosyć chaotycznie dzisiaj, możemy w sumie kółkiem zakręcić, bo już tutaj dzisiaj levela raczej nie wbiję, tak więc dobra. A, w ogóle ja tego trenera w końcu nie skipnąłem, ale dobra, to w sumie nieistotne, i tak pocisnęliśmy dosyć sporo, więc to jest dla nas nieistotne. Ten trener już tutaj ulepszam pod kątem właśnie tutaj przejść w tych petach, więc to będzie dosyć istotne. A tutaj nam poleciało, możemy ulepszyć, natomiast tutaj nic, dobra, kółkiem zakręciliśmy, jakieś walki możemy porobić chyba, tak mi się wydaje, na koniec odcinka. No tak jak mówię, no levela już na pewno nie wbiję, trenera zapomniałem skipnąć, tutaj w ogóle nie robiłem, zapomniałem o tych walkach, natomiast poczekajcie, tutaj sobie chociaż jednego zaatakuję. No tutaj nikt mi nie daje, nie mam już w ogóle kontr pozapisywanych. Także jest lipa dosyć mocna, troszeczkę tutaj olałem tą twierdzę przez ten event głównie, bo stwierdziłem, że tyle będzie surowcy, a tutaj jednak jeszcze te, o tutaj coś fajnego, tutaj jeszcze te kontry by się przydały, więc spoko, tu kolejny fajny, dobra, no i ja to już sobie zrobię po odcinku, teraz jeszcze możemy machnąć walki i to by było chyba na tyle, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o tego naszego wojownika. No znowu tutaj przestój, tam widzicie mamy maga, musimy sobie dropnąć kolejny kluczyk w tej strefie mroku, no bo to jest teraz nasz główny exp powiedzmy, i będziemy tutaj coś kombinować na epicki weekend za 2,5 tygodnia około. Chociaż za 2,5 tygodnia to będą wszystkie eventy, bo to będą urodzinki, więc zapewne właśnie zamiast tego, to ja bym tutaj musiał, kurde, w tego Paladona chyba będzie średnio tutaj iść. Szczerze mówiąc, będę musiał tutaj coś pomyśleć innego. A oko będzie ciężko, no bo tego trenera mam dosyć do tyłu, to bym musiał coś poskipać, no będę tutaj musiał pomyśleć, dobra, no to nieistotne, nie chcę na razie tutaj przedłużać. Zwiadowcę sobie pokonamy bez większych problemów, to jakiś wojownik, który nas pokonał. 257, no znowu pokonani. 262 spróbujmy, no znowu pokonany, spoko. Czemu z każdym wojownikiem przegrałem, który ma mniejszy level, no co jest? Teraz ze zwiadowcą to już w ogóle. Dobra, tutaj może cyk, no i jeszcze dwóch nam zostaje. Tutaj mag i 2, 5, 6 powiedzmy Berek. Dobra, pokonani, czyli 10 walk zrobionych, kółko zakręcone, coś tam nam do klaserka wpadło. Muszę tutaj w ogóle ten klaser trochę pouzupełniać, bo pewnie jakieś itemki jeszcze mi tutaj zostały, chociaż tutaj często przeglądam tą topkę. Dobra, zrobię sobie oczywiście awkę po 18, aby złapać tego peta. Ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to możecie zostawić kciuka w górę. Możecie zostawić komentarz o treści... O jakiej treści, kurczę, dzisiaj? O treści trener, bo go zapomniałem skipnąć. Ja wam oczywiście przypnę serduszko. Wbijaj się na Discorda dla widzów, który jest w przypiętym komentarzu. Subskrybujcie z dzwoneczkiem, tak jak mówię, no lajkujcie, to najważniejsze. Trzymajcie się, dziękuję za oglądanie, cześć!